Wirgiliusz urodził się w Irlandii. Nosił celtyckie imię Fergal, które zlatynizowano jako Wirgiliusz. Był benedyktynem. Około 740 roku opuścił ojczyznę, aby dotrzeć do Ziemi Świętej. Jego wiedza i umiejętności zwróciły uwagę Pepina Krótkiego, przyszłego króla Franków, który zatrzymał go przez około 2 lata na swoim dworze. Około 743 roku Pepin wysłał Wirgiliusza z listami polecającymi do swego kuzyna, księcia bawarskiego Odylona. Ten ostatni powierzył Wirgiliuszowi zarządzanie osieroconym biskupstwem w Salzburgu. Irlandzkim zwyczajem rządził diecezją, będąc jednocześnie opatem klasztoru świętego Piotra, założonego w 696 roku przez świętego Ruperta, istniejącego do dziś, najstarszego klasztoru benedyktyńskiego na obszarze niemieckojęzycznym. Wobec takiego obrotu spraw Wirgiliusz zrezygnował z wyprawy do Ziemi Świętej i poszedł w ślady świętego Ruperta, pierwszego apostoła Austrii. Wysłał misjonarzy na południe tego kraju, do Karyntii. W 755 roku przyjął sakrę biskupią. W Salzburgu wybudował nową katedrę i 24 września 774 roku przeniósł do niej relikwie świętego Ruperta, zmarłego około 718 roku w Wormacji. Kilkakrotnie znalazł się w konflikcie ze świętym Bonifacym, także benedyktynem, biskupem misyjnym działającym na terenach dzisiejszych Niemiec i Francji. Jednym z pretekstów był fakt, że Wirgiliusz użył podczas chrztu jakiegoś dziecka źle odmienionego gramatycznie łacińskiego słowa. Bonifacy zakwestionował ważność udzielonego sakramentu. Skierował prośbę o wyjaśnienie tej sytuacji do papieża. Ten, zdziwiony, że Bonifacy kwestionuje tak błahą sprawę, wydał specjalny dekret, w którym potwierdził ważność chrztu. Inną sporną kwestią był pogląd Wirgiliusza, który twierdził, że ziemia jest kulista. Bonifacy ponownie nie zgodził się z nim. Ta sprawa również zakończyła się w Rzymie. Ponownie wygrał Wirgiliusz. Irlandzki misjonarz zmarł między 781 a 784 rokiem w Salzburgu i tam został pochowany. Mimo tego jego święto obchodzi się także w Irlandii. Kanonizował go Grzegorz IX w 1232 roku. Jest patronem Salzburga i Austrii. Módlmy się. Wszechmogący Boże, obchodząc wspomnienie świętego Wirgiliusza, biskupa, który słowem i przykładem przyczyniał się do dobra wiernych, spraw, abyśmy doznawali skutków jego wstawiennictwa przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.